Sell in May and Go Away, czyli najnudniejsza rynkowa rymowanka, wraca z powrotem grzać w mediach, no jak za każdym razem, kiedy zaczyna się maj. W tym odcinku merytorycznie o giełdzie sprawdzam, czy faktycznie sprzedaż swoich akcji w maju i wyjście z rynku ma jakikolwiek sens i jest jakkolwiek uzasadnione. Ja nazywam się Piotr Cymcyk i serdecznie zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, chciałem podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest XTB. XTB to polski broker o zasięgu globalnym, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. Co więcej, w XTB inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez prowizji. Zakładając konto w XTB za pomocą linka, którego znajdziecie w opisie tego filmu, również wspieracie nasz kanał, za co już teraz serdecznie wszystkim dziękuję. Zgodnie ze wspomnianym przysłowiem sell in May and go away, inwestor powinien sprzedać swoje aktywa w maju i poczekać do września, października, żeby je odkupić, no licząc na to, że odkupi je taniej, bo to ma być ten okres, w którym faktycznie rynki zachowują się słabo. Na szczęście to w większości głupota, która nie ma absolutnie żadnych podstaw. Zaznaczę jeszcze na starcie, że nie mam zamiaru patrzeć, jak rynki zachowywały się 100 lat temu w maju i szukać powiązań pomiędzy tamtymi wydarzeniami a obecnymi, bo to inwestycyjna prehistoria i szukanie jakichkolwiek połączeń pomiędzy tym, co było 100 lat temu, przy takim tempie, w jakim ewoluują rynki, nie ma absolutnie żadnego sensu. Więc najbardziej będzie mnie interesowały ostatnie na przykład 10 lat, bo porównanie rynku sprzed 10 lat do obecnych ma jeszcze jakieś uzasadnienie, ale nawet dla tych, którzy będą w tym momencie upierać się, że wybrałem sobie jakiś okres do porównania, żeby uzasadnić swoją tezę, to polecam spojrzeć na początku na wykres pokazujący sezonowość indeksu S&P 500 od początku 1928 roku do 2019 roku. No, pełne 91 lat historii, a w zasadzie prehistorii. Jak powstał ten wykres? Wzięto stopy zwrotu z każdego dnia sesyjnego w ciągu tych 91 lat i uśredniono stopę zwrotu dla każdego z tych dni. No więc tak otrzymaliśmy idealny wykres sezonowy S&P 500. Wniosek? No jeśli już chciałbyś sprzedawać na bazie rymowanki, to zrób to na początku września, a akcję odkup na koniec października. Jeśli masz w planie swoje sell in May, czyli sprzedaj w maju, a następnie odkup we wrześniu lub w październiku, no to najprawdopodobniej odkupisz te same akcje drożej niż sprzedałeś. No nie brzmi to jak idealny interes. Skracając nawet odrobinę okres i wyrzucając z niego dwudziestolecie międzywojenne, a także samą wojnę i okres krótko po wojnie, również zobaczymy, że okres od maja do końca sierpnia generuje raczej pozytywną stopę zwrotu. Negatywnie wyróżniającym się miesiącem jest faktycznie jedynie wrzesień, ale i tak wielkość spadków, które występują we wrześniu, jest wcześniej dobrze rekompensowana przez wzrosty i w maju, i w lipcu. W efekcie albo będziemy na minusie na całej operacji, albo będziemy na tak niewielkim plusie, że i tak nie zarobimy na prowizję. Faktycznie okres od maja do października jest dla inwestora statystycznie najgorszym z możliwych 6-miesięcznych kroczących okresów w roku do zainwestowania. Ale ten najgorszy wciąż oznacza pozytywną stopę zwrotu, wynoszącą średnio w ciągu ostatnich dekad, to jest od 1950 roku akurat, plus 1,7%. No w porównaniu z okresem listopad-kwiecień, gdzie stopa zwrotu wynosi średnio plus 6,9%, no to faktycznie może wyglądać kiepsko, ale raczej w żadnym wypadku nie uzasadnia wychodzenia z rynku, no chyba że ktoś chciałby odkupić dokładnie to samo, tylko drożej. Na razie odnosiliśmy się do tych okresów jednak, które można uznać za rynkową prehistorię, no ale dzięki temu nikt już nie powie, że wybrałem sobie dane do analizy. Jak widzieliście, jeśli spojrzymy na dane uwzględniające no naprawdę gigantyczny czas na rynkach, to wciąż sell in May and go away nie ma.
zbyt dużego sensu. No teraz odrzućmy na bok na razie tą prehistorię i zobaczmy, co się działo w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy faktycznie zachowania rynków mogły być jakkolwiek porównywalne do obecnych. Sam w sobie maj, w ogóle maj, w ciągu ostatnich 10 lat no, nie należał do najgorszych okresów, tylko raz wygenerował ujemną stopę zwrotu. Było to w 2019 roku i ta stopa zwrotu wynosiła minus 6,6%. W każdym innym wypadku okazała się już nieujemna. No zresztą następujący po tym maju czerwiec też nie był fatalny. Zaledwie 3 razy na 10 dał ujemną stopę zwrotu. No niezmiennie to trochę za mało, żeby panikować na dźwięk rymowanki i rzucać się w panice do sprzedaży akcji. Dobra, ale maj to jedno, czerwiec to drugie, no ale przecież chodzi o to, żeby sprzedać w maju, a odkupić we wrześniu albo w październiku. Więc może tutaj trzeba szukać jakiejś prawidłowości i zależności w ciągu tych ostatnich 10 lat, które już uznaliśmy, że są jakkolwiek porównywalne. Kiepsko to wygląda dla tego, kto zdecydował się na takie zachowanie. Sell in May and go away w ciągu ostatnich 10 lat nie był zbyt dobrą strategią inwestycyjną, żeby nie powiedzieć, że był fatalną strategią inwestycyjną. Okres od maja do października wygenerował ujemną stopę zwrotu tylko 2 razy, z czego tak naprawdę tylko raz była ona jakkolwiek zauważalna. Było to w 2022 roku, gdy wynosiła minus 6,3%. Średnio okres od maja do października w ciągu ostatnich 10 lat generował jednak zwrot na poziomie plus prawie 5%. No jeśli więc myślisz, żeby rzucać się do sprzedaży, bo zaczął się maj, to może warto pomyśleć 2 razy. Ani krótkoterminowe, ani długoterminowe dane nie wspierają tej rymowanki ani trochę. Mało tego, okazuje się, że jeśli początek roku był wzrostowy na rynkach, to szansa na to, że okres od maja do października będzie spadkowy, jest dużo, dużo niższa niż że ten okres będzie wzrostowy w dalszym ciągu. Przypomnę tylko, że w 2023 roku, gdy nagrywany jest ten materiał, no to stopa zwrotu z S&P 500 w okresie od początku roku do końca kwietnia wynosiła dokładnie plus 8,6%. Na tym wykresie dość dobrze widać, że pozytywny początek roku równa się mniejsza szansa na realizację rynkowej rymowanki. No dobra, ale to wszystko było o rynku w Stanach Zjednoczonych. Może w Polsce jest inaczej. Może ktoś wymyślił rymowankę, gdy rynek w Stanach był mniej rozwinięty i ma ona zastosowanie wyłącznie dla rynków mniej rozwiniętych. No może tak by było. No tylko, że tak nie jest. Tak wygląda mediana stóp zwrotu dla polskich indeksów w poszczególnych miesiącach zbadana w okresie 21 lat od stycznia 2000 roku do 2021 roku. W przypadku mniejszych i średnich spółek negatywnie wyróżnia się jedynie czerwiec, aczkolwiek jest to wahanie na tyle niskie, że i tak nie zarobiłoby dla Ciebie na prowizje maklerskie. W przypadku indeksu WIG20 negatywnie wyróżnia się zarówno czerwiec, jak i wrzesień. Problem w tym, że dodatnia stopa zwrotu osiągana w lipcu, sierpniu i październiku w zasadzie kompletnie negują poprzedni spadek i ponownie cała misterna układanka o tym, żeby sprzedać i odkupić taniej, się sypie. Nie ma więc na dziś żadnego racjonalnego uzasadnienia do stosowania najnudniejszego już rynkowego powiedzonka, jakie tylko możesz usłyszeć i które przez cały maj będziesz słyszał w mediach finansowych. Próbuj więc lepiej jakoś odszumić je w głowie i nie zwracać na to za bardzo uwagi. Skup się lepiej na szukaniu odpowiednich spółek, zamiast na szukaniu pomocy dla swojego portfela w tak dość banalnych frazesach. Gwarantuję Ci, że żaden poważny inwestor nie podejmie decyzji o sprzedaży akcji, bo sell in May, a jeśli jakimś cudem tak by się stało, to pokaż mu dokładnie te dane i zapytaj, co nim kierowało. A jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka, kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu Ty dostajesz informacje o kolejnych odcinkach na bieżąco, a ja dostaję informacje, że te materiały Ci się podobają. Niech to będzie nasza dżentelmeńska umowa, że ja nagrywam, a Ty musisz tylko kliknąć guzik subskrybuj. Na sam koniec chciałem też serdecznie zaprosić Cię do wersji premium DNA Rynków, gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski i zagranicy możesz znaleźć, przeczytać i wykorzystać do podejmowania swoich decyzji
decyzji inwestycyjnych. Komunikujemy się też na specjalnym zamkniętym serwerze na Discordzie, gdzie codziennie omawiamy bieżąco sytuację na rynkach, a także spotykamy się regularnie na większych webinarach na żywo, gdzie dyskutujemy o tym, co akurat na rynku jest najciekawsze. Pokazuję tam też swoje dwa prywatne portfele inwestycyjne, jeden krótkoterminowy, drugi długoterminowy, więc niezależnie od tego, jakim typem inwestora jesteś, na pewno znajdziesz tam coś dla siebie i znajdziesz tam też tylko realne transakcje, które realizuję na własnych oszczędnościach, więc nie będzie to zestawienie w Excelu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tutaj dokładnie znajduje się link, który wystarczy kliknąć, wejść na stronę i wszystkie dodatkowe informacje sobie doczytać, a następnie mam nadzieję dołączyć do już ponad 600 inwestorów, którzy są tam z nami na co dzień. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.